Hej, zapraszam Was dzisiaj również na makijaż wykonany paletką Sleek Garden of Eden, czyli tą właśnie piękną brązowo-zieloną. Chociaż nie jest to aż tak oczywiste, że tą paletką został wykonany makijaż, ponieważ nie mamy tutaj przewagi zieleni, a właśnie jest tylko ten matowy brąz, który jest w paletce, zestawiony z brudnym różem, tym oto tutaj. I daje to, ten brąz zaczyna wyglądać w pewnym momencie nawet jak fiolet, także ten makijaż jest taki dziwny trochę, jeżeli chodzi o kolory. I to przez to, że kolor jest tutaj dany na środku powieki rozświetlający, a nie wewnętrzny, bo w zewnętrznym kąciku, to od razu on nam daje takie zmrużone oczy, takie rozmarzone, seksowne spojrzenie. Także myślę, że fajne jest teraz na jakieś tam randki, jakiegoś różnego rodzaju wyjścia wieczorne, czy też na nadchodzące walentynki, jak ktoś obchodzi na przykład, czy po prostu jakąkolwiek inną randkę. Także jest taki naprawdę bardzo z pazurem. I on jest koci, ale taki nieoczywisty koci. Wszystkie kosmetyki, jak i pędzle, których użyję w filmie, macie wypisane w opisie na dole, także proszę sprawdźcie najpierw opis. I co, jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Na całą powiekę nałożyłam już, jak widać, moją bazę, czyli korektor. I zaczniemy oczywiście od przypudrowania, czy tam zmatowienia łuku brwiowego. W tym celu używam matowego, beżowego cienia z Inglota. To jest 355M. Ale oczywiście równie dobrze możecie użyć pudru. I sięgam po paletkę Garden of Eden i będziemy używać tego matowego brązu, jedynego matowego brązu, który jest w tej paletce. I tego brązu użyję, żeby zaznaczyć zewnętrzny kącik. I najpierw po prostu go zapikuję tutaj taką pędzelkiem, taką większą kuleczką. I tak od razu go nakładając, od razu go rozcieram. Zwłaszcza skupiając się tutaj na tej granicy, na ruchomej powiece. Naprawdę te cienie ze Sleeka, mam wrażenie, że trochę się różnią jakością od poprzednich paletek. Myślę, że tutaj jest jakaś trochę lepsza jakość tych cieni, bo one też podczas blendowania nie zanikają. Więc to naprawdę postęp. Pędzel zmieniam na taki bardziej do blendowania, jest brudny, bo używałam go na drugim oku i on właściwie jest pozbawiony produktu i użyję go, żeby rozostrzać tutaj ten cień do góry. Przez to, że nałożyłam tutaj wcześniej ten beżowy cień, to cień się ten brązowy rozciera się o wiele łatwiej i nie robi plam. Sięgam pod czysty cień, właściwie czysty pędzel, którym nakładałam ten beż. I jeszcze mocniej rozcieram. Ok, teraz przechodzimy do tego różu, którym jest takim zgaszonym, brudnym różem właściwie. I będę go nakładać przy pomocy pacynki, która była dołączona w opakowaniu, na wewnętrzną część powieki, a na sam wewnętrzny kącik nałożę złoto przy pomocy małego syntetycznego pędzelka, zwilżonego pędzelka, tak żeby ten kolor był bardzo intensywny. I to tyle, jeżeli chodzi o górną powiekę. Przechodzimy do dolnej. Jak widać, na całą dolną powiekę nałożyłam już bazę i używam z tego samego matowego brązu, którego używałam na początku. Nałożę go na całą dolną powiekę. Również w tej wewnętrznym kąciku. Tak na dobrą sprawę tutaj środek powieki zostawiam taki niedopieszczony, bo i tak będę na niego nakładać tutaj inny kolor. Pamiętajcie też tutaj o dołu, ten cień też musi być rozstarty, żeby nie był po prostu takie ciap kolor i to tyle. I włączę tutaj zewnętrzny kącik z górną powieką. I
I jeszcze tym, co mam tutaj na tym małym pędzlu, zaznaczę załamanie powieki. I żeby się upewnić, że wszystko jest super miękkie, jeszcze raz przejadę tutaj pędzlem. Ok, teraz na sam środek dolnej powieki nakładam odrobinę bazy. W taki sposób, żeby to było koncentracja na samym środku i rozblendowane na boki. I na ten jaśniejszy element nałożę teraz pigment Singlota. I nałożę pigment numerze 30, jest to taki piękny złoty, opalizujący na, właściwie to jest biały, opalizujący na złoto, coś takiego. I tak samo jak nakładam ten korektor, czyli największa koncentracja tutaj na środku. I im bardziej na boki, tym ma ten kolor zanikać. On jest właściwie złoty, ale teraz jakoś tak zaczął wyglądać na zielony na oku, więc nawet i nam pasuje. I teraz jeszcze sięgam po ten brąz i trochę muszę ten pigment przytłumić jakby. I tak, żeby go też wyrównać do tego, jak jest na drugim oku. Opatulam go brązem. Tak naprawdę to zamiast tego pigmentu można by też użyć tego seledynowego z palety, bo on by wyglądał bardzo podobnie na oku. Ale ja miałam ten pigment, chciałam go użyć, także ja go użyłam, ale to wcale nie jest wyznacznik, że musicie go używać. Teraz czarnym matowym cieniem, w moim wypadku również z Inglota, namaluję taką jakby niby kreskę na górnej linii, na górnej powiece. Ale nie będę jej wyciągać jakoś tak poza kontur oka, tylko tak bardzo minimalnie, leciutko, żeby to oko się to trochę unosiło w zewnętrznym kąciku. Następnie nałożę czarny eyeliner na linię wodną, wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. Ja będę używać Demi Wispy z Ardell, ale możecie nie używać sztucznych rzęs, po prostu wytuszować mocno swoje. I co? I zaraz do Was wrócę i zajmiemy się makijażem twarzy. No to przechodzimy na twarzy. Policzki wykonturuję dawno nieużywanym Trio Face Form ze Sleeka. Bardzo fajny jest ten bronzer, nie wiem, jakoś tak popadł w zapomnienie. Naprawdę ta paletka jest warta polecenia. Użyję też tego różu, który jest dołączony, i rozświetlacza też użyję. A na usta użyję pomadkę już cielistą, oczywiście z chęcią użyłabym też takiej mocno bordowej, bo bardzo wydaje mi się, że bardzo ładnie też wyglądała, tak też maksymalnie z pazurem, ale trzymamy się troszeczkę bardziej klasyki, bo zakładamy, że to jest makijaż taki bardziej na randkę, czyli będziemy mówić, będziemy jeść, to żeby się nie przejmować z tymi ustami, czy się zjadły, czy się starły i tak dalej, to po prostu użyję bezpiecznej pomadki, czyli pomadki cielistej. A jest to pomadka Golden Rose numer 02. Trochę tutaj za różowo, tego jeszcze nałożę trochę na wierzch tej beżowej i jest to numer 01. Okej, tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że się Wam podoba. Listę wszystkich kosmetyków jak zawsze znajdziecie w opisie na dole. Jest taki, myślę, że fajny właśnie z pazurem, ale nietypowy trochę właśnie przez to, że ten jaśniejszy cień mamy tak na środku powieki i od razu daje nam takie seksownie zmrużone oczy, nawet jak nie mamy tych oczu zmrużonych. Nie zapomnijcie dać temu filmowi kciuka w górę, jeżeli się Wam ten film spodobał. Zachęcam Was do subskrypcji i zapraszam na mojego Facebooka. Zapraszam Was również na mojego bloga, adres do którego znajdziecie w opisie również na dole. Tam będą zdjęcia tego makijażu, także możecie obejrzeć go sobie na spokojnie z bliska. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!